Ewangelia Marka, drugi rozdział, 1:12. Ewangelia Marka, drugi rozdział, 1:12. Znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu tak, iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi, on bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź może swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań i weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Wiara jest widzialna. Wiara jest widzialna. Wiarę widać. Widzę, czy ktoś wierzy, czy nie. To widać. Wiara nie jest enigmatyczna. Wiara nie jest schowana. Ludzie mówią: skąd ty wiesz, że ja nie wierzę? Ja mówię: bo widzę twoje życie. Widzę, jak funkcjonujesz. Ja widzę, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Wiara jest widzialna. Widzialna. Wracając do sprawy autorytetu, zwróć uwagę na ludzi niosących paralityka. Oni mają autorytet w jego życiu, ponieważ kochają go, opiekują się nim, a oni mówią. Zauważ więc, że mają autorytet w życiu jakiegoś człowieka, że mając autorytet w życiu jakiegoś człowieka, możesz o niego wierzyć tak, jak o samego siebie. Jeśli dał ci autorytet. On im dał autorytet. On im dał autorytet. Dlatego tak pięknie można wierzyć o dzieci. Rozumiecie? Bo one nam dają autorytet. Posłuchaj dalej. Dlatego łatwiej uczynić cud dla kogoś niż dla siebie. Bo ktoś przychodzi do ciebie i ci oddaje co? Autorytet. No i pięknie, cuda się sypią. Ale samemu puścić coś w życiu, to jest cholernie trudna sprawa. Wiecie, o czym mówię? Wielu z was ma doświadczenia, że uzdrawialiście innych ludzi, a sami chorowaliście. Że modliliście się o sprawy innych ludzi, u nich działy się cuda, a u was te sprawy leżały. Po prostu. Zmora chrześcijaństwa. Widzimy, że oni wierzą, niosą go, ale natrafiają na przeszkodę. Ta przeszkoda staje na drodze dojścia do Jezusa. Ja chcę ci powiedzieć, że przeszkody są rzeczą normalną. Przeszkody w wierze to rzecz normalna. Ty w ogóle nie licz na to, że nie będziesz miał przeszkód w życiu. Co oni mają przeszkody? Mimo że mają autorytet, tak? Mimo że wiedzą, dokąd mają pójść, tak? Ale oni mają przeszkody. Bo przeszkody są naturalną rzeczą. W ogóle pogódź się z tym, że są przeszkody w życiu wiary. W życiu wiary są przeszkody. Nie pytaj, dlaczego mam przeszkody w życiu wiary. To tak
tak samo jakbyś się pytał, proszę Cię, ja nie wiem, dlaczego trawa jest zielona, a beton jest twardy. Z tym się nie dyskutuje. Tak jest i koniec. Przeszkody bywają różne. Fizyczne, psychiczne. Ale wiara nie kończy się tam, gdzie się zaczyna przeszkoda. To, że pojawia się przeszkoda, to nic nie szkodzi. Przeszkoda nie jest problemem. Oni natychmiast szukają sposobu zlikwidowania przeszkody. Co robią ludzie autorytetu, kiedy pojawia się przeszkoda? Co robią? Szukają rozwiązania. Nie mówią dlaczego, po co. Tak się nie zachowują ludzie. Wiary, rozumiejący autorytet. Oni szukają rozwiązania. I musisz się pogodzić z tym, że twoje chodzenie w wierze to będzie chodzenie od przeszkody do przeszkody. I będziesz niwelował krok po kroku te przeszkody. Być może każdą z nich inaczej. Rozumiesz? I co teraz się dzieje? Co robią ludzie autorytetu? Jaki krok podejmują? Desperacki. Nie bój się desperackich rozwiązań, jeżeli chodzi o wiarę człowieku. Twoja wiara, kiedy się zderza z przeszkodą, to musi być jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji. I to może być desperackie rozwiązanie. Być może to jest na przykład to, że musisz zmienić środowisko. Rozumiesz? Coś innego. Zresztą na przykład ludzie przychodzą i mówią tak, wiesz, od jakiegoś czasu u mnie w firmie zaczęły się naprawdę duże problemy finansowe. Wcześniej ich nie było, a teraz są. Ja mówię, no i co? No i modlę się, trwam w wierze. Ja mówię, no i co? Coś się zmienia? Nie. Ja mówię, opuść tą pracę. Słucham? A to nie będzie wycofanie się z wiary? Ja mówię, słucham? Zlikwidujesz przeszkodę. A dlaczego ty uważasz, że jesteś skazany na pracę tutaj, a nie gdzie indziej? No bo ja do tej pory tu pracowałem. O, do tej pory. Ja to przedwczoraj miałem 45 lat. Przedwczoraj to się nieodwracalnie zmieniło. Na przykład. Koniec. Byłem facetem po 40 kilka dni temu. Teraz jestem facetem przed 50. Niestety ta rzecz jest nieodwracalna. Prawda? Co z tego, że ty do tej pory szedłeś w tej pracy i się rozwijałeś? Ale teraz to, co wcześniej było dla ciebie błogosławieństwem, stało się przekleństwem. Nie bój się tego tak nazwać. Uznaj, że jest to przeszkoda. Co robimy? Jako ludzie wiary chodzący w autorytecie? Zamykamy ten przedział. Idziemy dalej. Szukamy rozwiązania dla zlikwidowania przeszkody. Nasza wiara nie może się zmienić. Opieramy się na krzyżu, tak? Opieramy się na krzyżu. Krzyż nam mówi, że jest dla nas zaopatrzenie. Amen? A więc jeżeli widzimy, że nasze zaopatrzenie siada, to znaczy, że nasza wiara ma przeszkodę. Niwelujemy ją. Często przez drastyczne działanie. Zmiana pracy. Zmiana pracy. Zmiana pracy. W innych przypadkach ludzie przychodzą, wiesz, już tyle czasu modlę się o moje małżeństwo, nie mogę sobie poradzić z tym, że ja mówię, trwasz, wierzę, trwam, nic się nie zmienia, nic, rozwiedź się. Jak to? Tak to. Bo to jest przeszkoda. Przeszkoda. Jeżeli nie możesz tego zmienić, jeżeli chodzisz w wierze i nic się nie dzieje, to zamknij ten temat. Zamknij ten temat. Trzeba rozebrać jakiś dach. I trzeba się dostać do Jezusa. Ludzie autorytetu, oni się muszą dostać głębiej. Oni wiedzą, że nie ma dla nich zatrzymania. Może będziesz musiał pocierpieć. Oni tam musieli pocierpieć przy tym dachu. Ja już sobie wyobrażam, co im powiedział, mówił właściciel mieszkania. Cholera. Da
dach rozbierają człowiekowi, dach mu rozbierają. To nie jest to, że mu podrapał pazurkiem ścianę. Jakaś grupa ludzi rozebrała facetowi dach. Nie dość, że cała chałupa ludzi gościowy i gościnny zaprosił Jezusa. W ogóle na marginesie chcę ci powiedzieć, co się stanie, jak Jezusa zaprosisz do domu. Jak niektórym z was przyszło do głowy powiedzieć na któryś modlitwie: Panie, mój dom należy do Ciebie. Nie tylko Ci się załaduje, przed Ciebie taka menażeria, że nie pyta, ale Ci jeszcze tak będą chcieli rozebrać. Bo oni będą chcieli coś załatwić. Się tam dostać gdzieś. Potem się wytłumaczą z tego, bo to przepraszam, no tylko jest w porządku. Ale ryzyko było, na to artykuł na to jest. Się wandalizm nazywa w kodeksie karnym. Wandalizm. To była grupa wandali. Tak? Grupa wandali, która rozebrała dach, aby się dostać do Jezusa. Niech Twoja porządność nie stanie na drodze desperackich czynów likwidowania przeszkód. Rozumiesz? Niech Twoje umiarkowanie nie stanie na drodze. Nic nie może stanąć na drodze, jeżeli pojawia się przeszkoda. Przeszkoda to Twój wróg! To Twój wróg! Trzeba ją zniwelować. I być może będą potrzebne dramatyczne rozwiązania. Rozumiesz? Musisz zrealizować swój cel. Oni podejmują desperacki krok. Oni złamali wszystkie przepisy. Oni złamali przepisy. Przepisy społeczne, prawne. Tak? Wszystko połamali. Dlaczego? Ponieważ oni odkryli, że przeszkoda na drodze do Jezusa, tak? To jest sprawa priorytetowa, żeby ją zlikwidować. Oni wiedzieli, że ich wiara nie może zostać zatrzymana. Czemu Jezus, sprawiedliwy i prawy człowiek, Bóg w ciele, czemu On ich nie gani za to? Czemu On ich nie gani, tak? Tylko jest napisane tak, zobaczywszy ich wiarę. Zobaczcie, On nie dosyć, że ich nie gani, to się uruchamia. Szok! To jest niemoralny czyn. Coś nie w porządku. Coś nie w porządku uruchomiło Boga. Coś, co było sprzeczne z prawem. Coś, co było aspołeczne. Uruchomiło Boga. Dlaczego? Bo Bóg ma wywalone na system tego świata. Na to, co my nazywamy wielkimi prawidłami wielokrotnie. Rozumiecie? Jego nie interesuje humanizm, jego nie interesuje religia, jego nie interesują układy społeczne. Słowo Boże mówi, ja jestem ten, który powołuje narody i niweluje narody. A co mnie dach? Teraz jest wieszponowy. Jak już zdecydowałeś, żeby Twój dom stał się świątynią w ogóle. To teraz wiesz o nowy dach, będziesz miał nowy. On widzi ich wiarę, bo Bóg widzi wiarę. Bez względu na to, co się dzieje wokół, On widzi wiarę. Jeżeli Twoja wiara jest widzialna, to następuje manifest. Wiara jest po to, aby była widzialna. Bóg ją widzi. Bóg widzi wiarę. Nie możesz powiedzieć, ludzie przychodzą do mnie i mówią tak, pastorze, ja o to wierzę, a tego nie mam. Ja mówię, nie wierzysz, no nie wierzysz, no weź. No weź, bez przesady. Mówisz do mnie, że wierzysz i nie masz? Co ty do mnie powiedziałeś? Tak jakbyś do mnie powiedział, zanurzyłem się w wodzie, jestem suchy. Rozumiesz? Dlaczego nie masz? No dlaczego nie masz? Raz tylko przychodzą ludzie i się pytają, dlaczego nam się to nie udało? Jest jedyna odpowiedź na to pytanie dla niedowiarstwa waszego. Czemu to mi nie wyszło? Bo nie wierzysz. Ale ja wierzę. No nie, no nie wierzysz, bo wiara jest widzialna. No nie wierzysz. W ogóle coś ci powiem. W ogóle spokutuj z takich rzeczy. Ja spokutowałem w swoim życiu. Ja jak nie wierzyłem o coś,
to nie wierzymy. I przeprosiłem Boga, no nie wierzyłem Ci, Panie Boże. Wow, co się stało? No po prostu nie uwierzyłem, zgrzeszyłem. Ale nie będę nazywał tego inaczej niż jak to się nazywa. Weź nazywaj niewiarę niewiarą, okej? Przyjdź do Boga, no nie wierzę Ci w tym, Ojcze. Taki jest mój stan. Jestem 15% święty. Ale nie chcę tego. Chcę iść dalej. Ale widzę swój stan. I do tej pory w ogóle nazywałem niewiarę wiarą. I miałem pretensje do Karpatego, że ma dzieci proste. Ja wierzę i nie mam. Dlaczego? Tyle się modlę. I nie mam. Więc mówię, to się przestań modlić. Mówię, jak modlitwa nie działa, to po co się modlisz? To jak się przestaniesz modlić, to jakiś pomysł ci duchowy przyjdzie. Bo tak się modlisz dużo, że może przestałeś logicznie myśleć. A może w ogóle zamiast tyle się modlić, zacznij trochę wierzyć. Bo tyle się modlisz, że to szok. Ty się modlisz tyle, że ja się w życiu tyle nie modliłem. Człowieku, ty wszystko ciągle obmatlasz. Ludzie wszystko obmatlają, że to jest lękowe. Ciągle wszystko obmatlają. Każdy fragment człowieka czegoś muszą obmodlić, bo jak nie obmodlę, się boję, że na mnie upadnie coś. A może trzeba wierzyć? Robić krótkie akcje. Krótkie akcje autorytetu. Przychodzi ci pomysł, przychodzi ci jakaś myśl do głowy, tak? Że coś się złego stanie. Pierwsza myśl, wą diable, nic się nie stanie złego w moim życiu. Tak? Ja niweluję każdy diabelski plan. Wą. O, autorytet i koniec. Czy to wymaga modlitwy jakiejś? Czy to jest modlitwa? Co to jest modlitwa? To jest modlitwa? To nie jest, to jest uderzenie autorytetu. Ile razy tak było? Agata miała słowo prorocze, przychodziła i mówi, cię widziałam, że mówi, cofaliśmy samochodem i uderzyliśmy w coś i szyba nam wypadła w samochodzie tym. No to pierwsza moja reakcja, w imieniu Jezusa Chrystusa nigdy mi nie wypadnie tylnia szyba samochodu, nigdy. Ja ustanawiam, że też nie puknę niczym samochodem, tyle mi szyba nie wypadnie. Oj. I koniec, w ogóle wierzę, to nigdy mi szyba nie wypadła. W ogóle ja się nie siedziałem, że nie mówię, Panie, że mi szyba nie wypadła, że mi tylko szyba nie wypadła. Ale nie wypadnie mi szyba. Tak? Wiara jest widzialna. Wiarę widać, wiarę słychać, wiarę czuć. To czuć, to widać, słychać. Tego nie można zakręcić sobie. Wierzę, ale nie widać. Wiesz, taki jestem wierzący inkognito. Taki wewnętrzny wierzący. Staję tam, wiesz, czy wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Nie, pan, czterech desperatów idą, rozwalają dach, jakaś przeszkoda. Won, na szturach kolegę spuszczają. Jest to. Chodź, Jezus, chodź teraz. Już robotę zrobiliśmy, teraz twoja robota. To jest wiara. A Jezus mówi, o to chodzi. Brawo. Ja sobie tylko wyobrażam wzrok gospodarza. Najpierw nie reagował, jak rozwalił dach. Teraz jeszcze brawo przybił, podszedł, wziął go, proszę ciebie, drive, mówi, a że ty przychodzi, wiesz co mówi? W ogóle grzechną ci przepraszam. A w myślach gospodarza, a ten dach też. Też mu przebaczyłeś ten dach. Tak, drodzy panie. Masz dach w domu, to sobie wyobraź, dość ci rozbiera teraz. Sąsiad z góry, człowieku. W każdym bloku ktoś ci kuje dziurę, człowieku, i spuszcza ci w ogóle kogoś na lice. I mówi, uzdrów go ty, wierzący! I koniec. No. Jakbyś miał pierwsze reakcje, rozumiesz, o co chodzi, sufit się sypie. Leci ci wszystko, rozumiesz, popsute dookoła. I teraz, jakie ty masz teraz emocje? Co myślisz o sąsiedzie? Tak? A Jezus mówi, to o co chodzi? Jest dobrze. Grzechy są ci przebaczone. Mnie rozwala Jezus, słuchajcie, bo to jest w ogóle taka postać, która w ogóle ona jest inna niż nam się wydaje. Rozumiesz? Inna. Jezus był tak oddalony od szeroko pojętej moralności, która dzisiaj jest na świecie, że się w głowie nie mieści. Rozumiecie? Jezus dzisiaj, gdyby tutaj chodził po ziemi, tak?
to w ogromnej ilości, że on w ogóle by nie, jakby nie podchodził do tych różnych spraw, bo to jest głupota, to nie. To nie tak. My jesteśmy dzisiaj otoczeni ludzie, czy my chcemy, czy nie chcemy, to jesteśmy otoczeni przez taki kokon humanizmu i religii, że się w pale nie mieści. Czy chcemy, czy nie chcemy. Na nas się ciągle wymusza coś. I my już do tego przyzwyczailiśmy w ogóle, że tak jest na tym świecie. Wiecie, o co chodzi. Mamy być tacy. Państwo wymusza, społeczeństwo wymusza. Rozumiesz? Ciągle ktoś coś wymusza. Robili u nas drogę pod blokiem, drogę robili. Była normalna, brudna, ale można postawiać samochody. Wzięli kostka, położyli. Nastawiali takich donic wielkich. Porobili takie zatoczki, człowieku. Tutaj trawę posiali, zatoczki, ławki tam wstawili. Takie wąski przejazd na jeden samochód. I wzięli, przybili taką plastikową deskę z mrówki, człowieku, że tu jest zakaz parkowania. Rozumiesz? I teraz ja muszę iść od parkingu stamtąd daleko na piechotę, tak, człowieku, pod dom. A tak to sobie podjeżdżają samochodem pod dom. Ja mówię, to nie, no to tak nie będzie, będziemy stawiać samochód tam, gdzie stawialiśmy. I oczywiście cały ruch społeczny przeciwko temu. Oni stawiają tam samochód. Nikt nie stawia, oni stawiają. Ja mówię, tak, no bo tu nie ma żadnego zakazu wjazdu, to jest normalna droga. No tak, ale my tak ustaliliśmy, a co mnie to obchodzi? Dlaczego ja się mam z tym liczyć w ogóle, co wy ustanowiliście? Ja nie rozumiem, ja tego nie rozumiem w ogóle. Jak to jest bezprawne, co zrobiliście, jakąś głupotę. I teraz co ja mam teraz? Ja mam zbudować kolejny filar moralności jakiejś, ja teraz nie będę tego robił tutaj, bo to jest aspołeczne, to nie jest aspołeczne. To jest aspołeczne z punktu widzenia tego społeczeństwa. Tak? To jest to. Chcę, żebyście zobaczyli Jezusa. On reaguje na wiarę. Jezus nie reaguje na dobro. Jezus nie reaguje na humanizm, nie reaguje na religię. Jezus nie reaguje na porządność. Jezus nie reaguje na to. Jezus reaguje na wiarę. Na wiarę. Na to, czy ty jesteś blisko z Nim. Na to, czy Jego słowa są dla ciebie ważne. Na to, czy Jego prawidła są dla ciebie istotne. Dla tych ludzi były istotne prawidła Jezusa. Oni wiedzieli, że chodzi jakiś Mesjasz, tak? To trzeba teraz wziąć kolegę, za którego jesteśmy odpowiedzialni i trzeba iść do niego, żeby go uzdrowił. Po trupach idziemy, bo mamy autorytet. Rozumiesz? Idziemy i zrobimy to. Ratujemy naszego kolegę. To jest miłość prawdziwa. Miłość. To bo jaką oni mieli miłość? Bo tak popsuli. Oni uważali w swoich prawych, prostych sercach, że ważniejszą rzeczą jest, żeby sparaliżowanego kolegę doprowadzić przed Jezusa, niż to, tak, żeby gość miał cały dach. Oni zrobili prostą analizę. Jak taki duży dom, że tyle ludzi weszło, to stać faceta na zrobienie dachu. Nie chcę tam tych pieniędzy, teraz tam uciuła, zrobi sobie ten dach, a my załatwiamy sprawę. Kurczę! A Bóg mówi o tym chodź. Zobaczył wiarę. Chcę, żebyś to widział, jak on reaguje na to. Żeby nie pomyliło ci się to, bo to jest bardzo bliskie w ogóle bardzo bliskie, jakby zafałszowany Bóg jest obok, tuż obok jest zafałszowany Bóg. Rozumiecie? Bóg, który reaguje na każde poruszenie emocjonalne. Bóg, który reaguje na każde takie, w ogóle, taką niesprawiedliwość ludzką. Taki Bóg, który tak reaguje w ogóle, wiesz, co chodzi. Jakoś nie zareagował, proszę Ciebie, jak Hitler wojnę rozpętał. Co? Coś nie spuścił ręki z nieba i mu nie przylał. Tak? Coś nie zatrzymał eksterminacji milionów Żydów. Coś nie zrobił nic, jak Stalin mordował miliony ludzi. A? Coś on jakiś taki nie bardzo. W tych sprawach w ogóle humanitarnych. Coś z tą Koreą nic nie robi przez cały czas. Tak? Jaki to Bóg? No po prostu Bóg. Bóg, który inaczej reaguje.
To jest inny Bóg. Ludzie w ogóle innego Boga by chcieli, wiecie o co chodzi? Ludzie by chcieli innego Boga. Chcieliby takiego Boga, który by na przykład teraz szedł do Korei, proszę ciebie, i sprzątnął tamtego zawodowca kolejnego z pokolenia, który w ogóle morduje tych ludzi, rozumiesz, to by ten... Takiego Boga by ludzie chcieli. I się pytają, dlaczego on tak nie robi? On jest inny. On reaguje na wiarę. No to tam ludzie nie mają wiary, ja nie wiem, co tam mają ludzie. Ja nie wiem. I często ludzie mówią, jak ty byś mieszkał w Korei, ja bym ja miał wiarę. Ja bym sobie poradził w tej Korei. Ja w ogóle kiedyś myślałem, miałem taki moment, nie wiem jak myśleliście, ale czasem sobie wyleciałem z wyobraźnią, jak moje życie by inaczej przebiegło i gdzieś bym był i się gdzieś nawrócił w jakichś bardzo trudnych warunkach, wiecie? Myślałem, na przykład jestem jakimś, nawracam się, jestem Murzynem, który mieszka gdzieś tam w jakimś biednym afrykańskim państwie, nie? I się nawracam do Jezusa i zaczynam w ogóle doświadczać praw Bożych, tak? I moje życie by nie przebiegło w ten sposób, by tam umarł z głodu w tym kraju, z ruchu. Absolutnie nie. Albo by mnie nie było w tym kraju, tak? Bym z tego kraju sobie poszedł, tak? Albo bym coś zrobił w tym kraju, tak? Co by było jakąś formą Bożą. Jeszcze nie bym zrobił. A na pewno nie byłbym pasywnym gostkiem, który by w ogóle mówił, o, bo ja tak się urodziłem tutaj w ogóle w tej Etiopii i proszę ciebie z takim brzuszkiem chodzę i tak to mówię. W życiu bym tak nie zrobił. W życiu. Bóg jest Bogiem wiary. I reaguje na wiarę. Na wiarę. I wszystko inne to jest ściema. Że tam reaguje inaczej, wiesz. To ludzie w głowach mają takie reakcje inne. Chcą mieć taką Bozię, stworzyli sobie Marię zawsze dziewicę, tam ich głaszcze po głowie, coś im tam robi, proszę ciebie. Inni kogoś innego tam mają, inni mają inne tam bóstwo. Wszyscy coś mają, wiesz o co chodzi? Każdy, tam, jaka potrzeba duszy, takie coś powstaje. Coś takiego jest. Bałwan za bałwanem. A on taki po prostu nie jest. On jest Bogiem wiary. To wiara dotyka serca Boga i tylko i wyłącznie to dotyka serca Boga. Zobaczcie też, jak wiara powoduje, jaką wiara powoduje siłę w ludziach. To naprawdę potrzeba wiele determinacji, żeby tak robić. Zobaczcie, mówię do tych z was, co systematycznie działacie w królestwie, głosicie, uzdrawiacie, chodzicie na ulicę, jesteście w różnych miejscach, zakładacie biznesy po to, żeby wsiać pieniądze w królestwo. Zobacz, jaka determinacja jest w tobie. Wiesz, dlaczego to się w tobie w ogóle dzieje? Dlatego, że ty zdecydowałeś się, aby wierzyć. Życie kładziesz. Życie kładziesz. I Bóg reaguje na to. Bóg na to reaguje. Ale Bóg nie reaguje na to, że się nie wierzy, czeka się, a przede wszystkim się woła i opowiada się, wiesz, nic się nie dzieje w moim życiu. Nie wiem, dlaczego nic się nie dzieje. Czemu nic się nie dzieje w moim życiu? No jak to nie wiesz? Przecież dlatego, że jesteś gorszy. Jesteś ten gorszy gatunek. Nie słyszałeś o predestynacji? Nad kim się zmiłuje, nad kim się zmiła. To on się nie zmiłował, tak nie chce. On nie chce tego, nie chce ciebie. Odrzucił cię, ciebie lubi. No co ty gadasz? Ja wiem, co ja gadam? Co ty gadasz? Co ty gadasz, mi powiedz? To ty gadasz, bo to ty gadasz. Patrzysz mi w oczy i mówisz, nie udało mi się znowu, mimo że wierzę. Saranie w banie. Jaka wiara? Jak ja wierzę, to zawsze mam. Jak nie mam, to znaczy, że nie wierzę. I przestałem się z tym boksować. Nie ma co się kopać z koniem, rozumiesz? Idę przed Boga i mówię, nie uwierzyłem. Miłuj się nade mną. Przepraszam cię. Kurczę, poszedłem w ciele. Rozumiesz? I tyle.
Nigdy, nigdy nie zrzucam odpowiedzialności na kogoś. Nigdy też nie twierdzę, że wierzę i nie mam. Nigdy. Osądź się dziś i rozpocznij podróż wiary. Rozumiesz? Rozpocznij podróż wiary. Rzuć nadzieję, nie baw się w humanizm, olej w ogóle wszystkich dookoła, nawet najbliższych. Brat, swat, matka, ojciec, bracia, nie ma znaczenia, to mogą być przeszkody. Trudna taka przeszkoda, bo się przyzwyczaiłeś do niej, blisko gdzieś jest. Ale to przeszkoda. Na drodze do Jezusa. Przeszkoda. Trzeba rozdeprzeć tak. A on ci będzie pił brawo. Będzie dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Może musisz odejść z rodzinnego domu. Może musisz iść na swoje. Może czas wyjść z etatu, założyć firmę. Rozumiesz? On bije brawo. Dawaj, 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 dawaj. Tak? Może poprzeżywałeś mnóstwo rzeczy w życiu i żyjesz jakimiś traumatycznymi przeżyciami. Nie możesz darować sobie, nie możesz darować innym, tak? A dzisiaj podejmiesz decyzję, nie będę, kończę. Cześć. Zamykam temat. On bije brawo. Dobrze, dobrze. Kolejny dach rozebrany. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Może tkwisz w jakiejś religii, może jesteś gdzieś w jakimś kościele, masz jakąś służbę, ale widzisz, że w ogóle to jest, rozumiesz, ładowanie do jakiegoś pustego worka. Może związałeś się z ludźmi, tak, którzy są różnego rodzaju dziwakami, odszczepieńcami, ludźmi buntu. Bóg mówi, rozbierz dach, rozbierz dach. Chcę zobaczyć twoją wiarę, on chce zobaczyć wiarę twoją. Twoją wiarę. Nikt się nie zawiódł na wierze. Nikt się nie zawiódł na wierze. Jezus przez wiarę poszedł na krzyż. Rozumiecie? Przez wiarę poszedł. Wiecie, co to znaczy? Przez wiarę poszedł. On wierzył, że wstanie z martwych. Dlatego wstał z martwych. Jezus nie wstał z martwych z innego powodu. Bo jest napisane, że on doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. A więc jeżeli Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, to Jezus z wiary żył. I z wiary wstał z martwych. Przez wiarę wyszedł z piekła. Przez wiarę. Przez wiarę wszedł do piekła i przez wiarę wyszedł z piekła. Rozumiecie, co to znaczy? Że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy? Wszystko jest możliwe. Można było iść do piekła i z piekła wyjść. Taki numer zrobił. Rozumiesz? Taki numer. I mówię, oto jestem. Oto jestem. Wiara nie poprzestaje na tym, że zna teorię. Ona działa w praktyczny, widzialny sposób. Wiara jest nośnikiem rzeczy duchowych w realnej codzienności. W codzienności. Ona wnosi to w codzienność. Ona wnosi w codzienność. Stosuj wiarę w najdrobniejszych sprawach życia. Nie myśl, że jakoś one sobie popłyną. Rozumiesz? Stosuj to. Ja popełniłem wiele błędów w życiu. Wiele błędów popełniłem, jeżeli chodzi o naszego syna starszego. Powiedziałem, już o Sarę nie popełnię takich błędów. Ja już nie popełnię tych błędów. Ja będę wierzył o Sarę. Będę wierzył o jej umysł. Będę wierzył o jej emocje. Ja będę wierzył. Ja nie będę zostawiał niczego. Ja będę ustanawiał rzeczy, będę ogłaszał rzeczy od początku, od początku, od początku. Rozumiecie? Nawet jak się poślizgnąłeś na czymś, popełniłeś jakiś błąd, to w tym momencie, tak, zamykasz ten etap i mówisz, już więcej tego czegoś nie zrobię.
Już nie popełnię. Ja będę rósł w wierze. Ja będę rozwijał się w wierze. Ja będę niwelował przeszkody. Moja wiara będzie widoczna.